Gdybym miał prowadzić ranking błędnych przekonań na temat podziału majątku, w pierwszej piątce znalazłoby się twierdzenie dotyczące firmy. Otóż panuje błędne przekonanie, że jednoosobowa działalność gospodarcza prowadzona przez żonę czy męża jest ich wyłączną własnością. Tymczasem ten składnik majątku podlega takim samym regułom jak każdy inny. Z tego filmu dowiesz się, jakie to reguły. Nazywam się Iwo Klisz, jestem adwokatem i podzielę się z Tobą swoją praktyczną wiedzą z zakresu prawa rodzinnego. Jako adwokat wiem, z czym możesz się borykać w trakcie rozwodu i podziału majątku, dlatego warto śledzić mój kanał. Kilka chwil możesz uzyskać wiedzą praktyczną, którą ja zdobywałem przez całe lata. Co zatem z firmą jednego z małżonków? Może Cię zaskoczyć to, że salon kosmetyczny żony albo warsztat samochodowy męża może być tak samo Twój, jak i Twojego współmałżonka, nawet jeżeli nigdy w życiu nie trzymałeś w ręku tipsów albo klucza francuskiego. Żeby ustalić, czy tak rzeczywiście jest, przede wszystkim trzeba rozważyć dwie okoliczności. W jakiej formie jest prowadzona firma oraz kiedy została utworzona. Firma może być prowadzona jako jednoosobowa działalność gospodarcza albo spółka danego rodzaju. Każda z tych form rządzi się swoimi prawami. W tym filmie omówię jednoosobową działalność gospodarczą. Jeżeli chcesz dowiedzieć się, jakie prawa rządzą podziałem majątku, gdy jedno z małżonków jest wspólnikiem albo posiada udziały w innej spółce, zachęcam Cię do dalszego śledzenia mojego kanału. Takie filmy pojawią się tutaj już wkrótce. A jeśli ten film Ci się spodoba, pomóż mi rozwinąć mój kanał, zostawiając łapkę w górze lub komentarz. Będę Ci bardzo wdzięczny. A teraz wracamy do tematu. Jeżeli w Waszym małżeństwie obowiązywał ustrój wspólności majątkowej, a jednoosobowa działalność gospodarcza została założona w czasie trwania związku małżeńskiego, to wchodzi w skład majątku wspólnego. Bez znaczenia jest przy tym to, że w centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej jako właściciel firmy wpisany jest wyłącznie jeden małżonek. Nawet jeżeli trzeba zdobyć odpowiednie uprawnienia, żeby dany zawód wykonywać, w dalszym ciągu firma jest wspólna. Posiadając tę wiedzę, możecie dokonać podziału majątku wspólnego w drodze umowy. Jeśli ta sztuka Wam się nie uda, pozostaje pozostawienie rozstrzygnięcia sądowi. Jak wygląda podział firmy przed sądem? Sąd odnośnie przedsiębiorstwa dokona kilku ustaleń. Określi, czy wchodzi ono w skład majątku wspólnego, ustali, jaka jest jego wartość, a na końcu przysądzi je na wyłączną własność jednego z małżonków. Drugi małżonek otrzyma wówczas stosowną spłatę. To, kto prowadzi firmę, będzie miało decydujące znaczenie w momencie przyznawania tego składnika na wyłączną własność jednego z Was. Z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością taka jednoosobowa działalność gospodarcza zostanie przyznana na wyłączną własność małżonka, który ją prowadził. Druga strona może liczyć natomiast na spłatę. W przypadku ustalenia równych udziałów w majątku wspólnym, co ma miejsce w lwiej części spraw, taka spłata będzie opiewała na kwotę stanowiącą połowę wartości przedsiębiorstwa. Oznacza to również, że w sprawie powołany zostanie biegły, który wyceni firmę. Z mojej praktyki wynika, że nawet niepozorna działalność gospodarcza prowadzona w jednym pomieszczeniu domu jednorodzinnego według biegłego może posiadać całkiem sporą wartość. Akurat w tym zakresie opinie biegłych bywają naprawdę zaskakujące, bo o ile niemal każdy, śledząc rynek nieruchomości, jest w stanie oszacować, na ile zostanie wyceniony jego dom czy mieszkanie, o tyle w przypadku wyceny przedsiębiorstwa wiedza z internetu nie jest wystarczająca. Biegły rzeczoznawca, wyceniając przedsiębiorstwo, bierze pod uwagę wiele różnych czynników i mowa tutaj nie tylko o posiadanym majątku, ale o takich rzeczach jak koncesje, renoma, know-how czy nawet logo. Niedbale nakreślony symbol z biegiem czasu, stając się rozpoznawalny, może być wart krocie. Nierzadko okazuje się, że wartość firmy przewyższa wartość nieruchomości, w której zamieszkują małżonkowie. Jeżeli obawiasz się, że wartość przedsiębiorstwa przedstawiona przez biegłego będzie odbiegać od realiów, możesz jeszcze przed zleceniem opinii biegłemu sądowemu spróbować porozumieć się w tej kwestii z drugą stroną. Generalnie jest to jedyna metoda gwarantująca, że obie strony będą do pewnego stopnia usatysfakcjonowane. Podsumowując kwestię wyceny firmy założonej w trakcie trwania małżeństwa, w którym nie było rozdzielności majątkowej, podstawowa zasada brzmi: jednoosobowa działalność gospodarcza, która powstała po ślubie, stanowi majątek wspólny. A co w sytuacji, gdy firma została założona przed zawarciem związku małżeńskiego? Wtedy należy ona do majątku osobistego małżonka, który ją założył. Sąd nie będzie w podziale majątku decydował o tym, na czyją wyłączną własność ją zasądzi, bo nie ma takiej potrzeby. Jest to wyłączny majątek męża albo żony. Nawet jeżeli założyliście jednoosobową działalność gospodarczą przed zawarciem małżeństwa, w dalszym ciągu majątek firmy może mieć znaczenie. Wyjaśniam dlaczego. Jeżeli wspólny majątek małżonków w jakiś sposób zasilił przedsiębiorstwo należące wyłącznie do męża albo do żony, będzie to traktowane jako nakład z majątku wspólnego na majątek osobisty małżonka prowadzącego firmę. Tym samym sąd będzie ten nakład rozliczał w sprawie o podział majątku. Zobrazuję to tak. Wyobraź sobie, że jeden z małżonków prowadzi restaurację założoną jeszcze przed ślubem. Z pieniędzy stanowiących prezent ślubny dla obojga nowożeńców zostaje zakupiony do tej restauracji piec do pizzy. Środki przeznaczone na zakup tego pieca stanowią nakład z majątku wspólnego obojga małżonków na majątek osobisty jednego z nich. Zatem w podziale majątku ten nakład zostanie przez sąd rozliczony. Podobnie wygląda sytuacja spłacenia ze wspólnych środków długów wygenerowanych przez przedsiębiorstwo albo innego rodzaju zasilenie majątku firmy. Póki małżeństwo trwa, najczęściej tego rodzaju pomoc jest traktowana jako wspólna inwestycja. Po rozwodzie można jednak żądać docenienia swojego wkładu w rozwój firmy żony czy męża.
Jak się zapewne domyślasz, nie odzyskasz nominalnej wartości zainwestowanych w firmę pieniędzy. Tutaj dla wyceny nakładów również zostanie powołany biegły rzeczoznawca. Ważna informacja dla Ciebie. Nawet jeżeli przedsiębiorstwo stanowi majątek osobisty małżonka, to zyski, które ono generuje, są majątkiem wspólnym. Zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, dochody z działalności zarobkowej każdego z małżonków ustawa traktuje tak samo jak wynagrodzenie za pracę. Oznacza to, że zyski uzyskane z działalności i odłożone np. na koncie oszczędnościowym wchodzą w skład majątku wspólnego i nie można żądać ich rozliczenia. Warto również zdawać sobie sprawę z tego, że sąd dokonując podziału majątku bierze pod uwagę stan majątku z chwili ustania wspólności majątkowej. Jeżeli zatem po tej dacie środki trwałe w firmie albo oszczędności nagle w dziwnych okolicznościach wyparują, w dalszym ciągu będziesz mógł żądać ich rozliczenia. Jeżeli potrzebujesz pomocy w rozliczeniu nakładów lub innej sprawie w zakresie prawa rodzinnego czy spadkowego, moja kancelaria jest do Twojej dyspozycji. Mamy biura we Wrocławiu, Katowicach, Poznaniu, Gdańsku, Bydgoszczy, a nawet w Warszawie i Krakowie. Z porad prawnych możesz skorzystać także online. Tak jest najwygodniej. Dane kontaktowe znajdziesz w opisie filmu. Zadzwoń lub napisz e-mail, a nasza asystentka wyjaśni Ci zasady i koszty współpracy, a także ustali termin rozmowy z naszym prawnikiem. Podziały majątku, w skład których wchodzi działalność gospodarcza, zazwyczaj są burzliwe, bo często dotyczą sporych pieniędzy. Nawet jeśli prowadzisz niewielką firmę, warto skonsultować się w tej kwestii z prawnikiem. Mam nadzieję, że udało mi się wyjaśnić Ci kwestie dotyczące podziału jednoosobowej działalności gospodarczej po rozwodzie. Tą i podobną tematykę poruszam na swoim kanale, dlatego warto go śledzić po to, żeby wiedzieć, jakie masz prawa i czego możesz się spodziewać w sprawie rozwód lub podział majątku. Zachęcam do subskrypcji i pozostawienia łapki w górze, a tymczasem do zobaczenia w kolejnym filmie.